Moim kolejnym gościem jest Adam Zajączkowski. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Psycholog. Nasz temat to związek w sieci. Pierwsze pytanie, czy łatwiej zakochać się w sieci poprzez sieć? Myślę, że czy poprzez sieć, czy osobiście zakochać się równie łatwo. Na pewno łatwiej jest znaleźć wybrankę czy wybranka w sieci, no chociażby dlatego, że... I my jesteśmy inni, przedstawiamy się lepiej. No tak, to też na pewno, ale też inni... Łatwiej o ten ideał. Tak, no ale też z założenia inni robią również to samo. Mhm. I patrząc na ilość powstających, czy już powstałych portali, czy społecznościowych, czy portali randkowych, no mógłbym stwierdzić, że jednak w sieci jest łatwiej znaleźć, no co też wymaga mniej wysiłku, wystarczy się zalogować, czy zarejestrować, mieć komputer, dostęp do internetu i tak naprawdę to wszystko i można wybierać z bardzo wiele ofert, no aczkolwiek na pewno ma to swoje minusy w porównaniu do takiego kontaktu osobistego, do poznania kogoś na żywo. Możemy teraz rozgraniczyć, bo są jakby jeden sposób, to są portale, które mają zadanie skojarzyć dane osoby i później jest to realne spotkanie, albo takie, gdzie w ogóle ten romans jest tylko poprzez sieć, także pisanie na jakichś różnych, na Facebooku czy na jakichś tam portalach. Teraz jest pytanie, czy właśnie jednak chcemy się spotkać w tym realu, czy zostać w tej sferze takiej niedopowiedzianej, że to jest jednak dla nas taka odskocznia od tej rzeczywistości i chcemy, żeby to tak pozostało? Myślę, że to może być różnie, na pewno w zależności od tego, czego szukamy. Część z nas może szukać romansu, czyli spotkania się na żywo, poznania kogoś w internecie, spotkania się, no i, że tak powiem, znajomości w realu, a część z nas może po prostu szukać kogoś, z kim chciałaby porozmawiać, podyskutować, nawiązać znajomość, niekoniecznie z chęcią spotkania się, czy niekoniecznie z chęcią nawiązania jakiegoś romansu, czy jakiejś, powiedzmy, trwalszej, dłuższej znajomości. Coraz więcej Polaków właśnie decyduje się na tego typu romanse, czy dlatego, że jesteśmy już znużeni tym, że ciągle nie możemy znaleźć tego ideału, że już powiedzmy, mamy swoje lata i to ciągle nie jest to. Czy wtedy po to sięgamy? No właśnie się można zastanawiać, czy w sieci jest więcej, tak jak pani mówi, ideałów. Na pewno jest większy wybór, ale... Czy to jest sposób na nudę, czy szukanie szczęścia? Częściowo może być sposób na nudę. Częściowo myślę, że może być to sposób nawiązania kontaktu bez wkładania w to jakiegoś większego wysiłku. No bo tak jak mówię, no tutaj znalezienie kogoś w sieci jest banalnie proste. Wystarczy znaleźć portal, no i przeszukać odpowiednie oferty. Aczkolwiek, czy łatwiej znaleźć miłość? Ciężko mi powiedzieć, bo tak samo gdzieś za... Łatwiej sam nam się jest oszukiwać, że to jest coś ważnego i że to właśnie już może jest miłość niż... Być może, na pewno łatwiej jest znaleźć potencjalnego partnera czy potencjalną partnerkę z racji ilości portali, no i też ilości osób, które są zalogowane, ale no, prawda jest taka, że jednak za monitorem gdzieś po drugiej stronie też jest prawdziwa osoba, też jest ktoś, kogo równie dobrze moglibyśmy poznać gdzieś na ulicy, gdzieś w klubie czy gdzie, w jakimkolwiek innym miejscu. I nie wiem, czy można powiedzieć, że na przykład w internecie, na portalu jakimś można łatwiej znaleźć miłość. Może łatwiej kogoś poznać, na pewno. Ale czy łatwiej znaleźć miłość? No, myślę, że na to nie da się odpowiedzieć. Tak jednoznacznie. Może dlatego, że tutaj mamy to włączenie sfery fizycznej, że jednak nie widzimy danej osoby i możemy skupić się tylko na tym tak zwanym wnętrzu i wtedy też jest prościej. Teraz moje kolejne pytanie, czy taki romans w sieci to już jest zdrada? Jak to klasyfikujemy? Jeżeli... że kobiety i mężczyźni mogą mieć oddzielne zdanie na ten temat. Tak, dokładnie. Myślę, że rzeczywiście, tak jak pani mówi, kobieta czy mężczyzna może to zupełnie inaczej postrzegać. Aczkolwiek, jeśli ogranicza się tylko do kontaktów przez internet, do rozmów, do, nie wiem, wymiany jakichś linków, czy po prostu kontaktu, to nie wiem, czy tutaj można mówić o takim sensu stricte romansie. No jeżeli już dochodzi do spotkania, dalej to się jakoś rozwija no w rzeczywistości, już w takim realu, jak to się mówi, no to wtedy już rzeczywiście może mieć to znamiona romansu. Aczkolwiek wydaje mi się, że pisanie, utrzymanie tylko kontaktu wirtualnego może wyglądać jak romans, ale niekoniecznie, nie musi być, no bo tak naprawdę jest to tylko wymiana pewnego rodzaju korespondencji czy jakiegoś kontaktu wirtualnego.
ale to też nie wydaje mi się, żeby można było na to jednoznacznie powiedzieć, bo tak naprawdę każdy znajomy. Czyli kontakt jest codzienny, to już tu, jeżeli szukamy go, jednak jest nam potrzebny. No właśnie problem w tym, że każdy definiuje romans, czyli zdradę, troszkę inaczej. Jedna osoba może powiedzieć, tak jak właśnie przed chwilą pani, że jeżeli jest to kontakt codzienny, to już jest to romans, zdrada. Jeśli na przykład tylko pisanie, myślę, to jeszcze nie. 80% kobiet, ale... albo 85%. Część osób pewnie by stwierdziło, że póki nie ma spotkania osobistego, póki nie dochodzi do jakiegoś kontaktu fizycznego, to nie jest to zdrada. Myślę, że każdy troszkę inaczej by na tą 90% spojrzeć. Mężczyzn chyba tak sądzi. Na pewno tutaj są różnice płciowe zdecydowanie. Czy flirt w sieci to więcej ekscytacji? Czy to nas tak pociąga? Czy to jest bardziej ekscytujące? Może być. Wydaje mi się, że może być ekscytujące z tego względu, że jest taka aura takiej tajemniczości. Ktoś jest po drugiej stronie, ale tak naprawdę nie wiemy kto. Nawet jeśli mamy zdjęcia, to jest to jakieś kilka, że tak powiem, wybranych fragmentów, czy takich, powiedzmy, obrazów tej osoby. Ta osoba może na różne sposoby się opisywać i zawsze pozostaje mnóstwo niedopowiedzeń. I sądzę, że dla części osób może być to bardzo ekscytujące, właśnie takie pozostanie w takiej sferze właśnie niedomówień, niedopowiedzeń, pisanie ze sobą tylko gdzieś tam przez sieć, czy nie spotkanie się jeszcze osobiście. Dla części osób wydaje mi się, że może być to jakieś takie źródło, czy jakichś dodatkowych bodźców, czy satysfakcji, czy no może nawet ekscytacji. A czy może to być niebezpieczne? Zgadza się. No niestety w internecie teraz obecnie mamy coraz więcej zagrożeń, już pomijając takie najbardziej znane, w których odnośnie dzieci, gdzie mówi się o tym, że na przykład dzieci nie podawały swoich numerów telefonów, żeby nie podawały adresów domowych i tak dalej, ale też pojawiają się nowe zjawiska, mianowicie wykorzystywanie danych osobowych. Na przykład są na jednym z największych portali, tutaj może nie będę mówił jakim, społecznościowym, są aplikacje, które umożliwiają dostęp do różnych na przykład materiałów, czyli zdjęć, filmów i tak dalej, po zaakceptowaniu regulaminu. A w regulaminie się okazuje na przykład, że aplikacja, że regulamin pozwala na udostępnienie w moim imieniu jakichś materiałów na mojej stronie przez tę aplikację, bez mojej zgody. Czy w jeszcze innych, na przykład wykorzystanie moich danych osobowych, czy nawet zdjęć zamieszczonych na tym portalu, do własnych celów. I potem się może okazać, i takie przypadki się zdarzają coraz częściej, że na przykład zdjęcie moje, czy kogokolwiek znajduje się na przykład, znajdujemy w sieci jako reklamujący jakiś na przykład portal randkowy. A my na tym portalu nie mamy konta, nigdy z niego nie korzystaliśmy, ale wyraziliśmy zgodę na korzystanie z aplikacji, której w regulaminie było napisane, tylko że tych regulaminów najczęściej nie czytamy, bo była klauzula, w której wyrażamy zgodę na wykorzystywanie informacji i zdjęć zawartych na naszym koncie. No i takie niemiłe niespodzianki mogą nas spotkać, czy w łagodniejszej formie, również za pomocą różnego rodzaju aplikacji, zaczynamy dostawać maile z różnymi rodzajami ofert, chociażby z banków, z różnych instytucji, które mają nasze dane właśnie poprzez różnego rodzaju portale, aplikacje, z których się zgodziliśmy korzystać, no nie czytając regulaminu. Jeśli mogę jeszcze coś dodać, to jest też takie dosyć nowe zjawisko, swoją drogą bardzo ciekawe, gdzie zakładane są tak zwane fanpage'e pod tytułem kliknij na przykład lubię tą i jeśli zbierają 10 tysięcy kliknięć, to dostajesz na przykład buty firmy, jakiejś tam znanej powiedzmy, a na dole jest bardzo małym druczkiem klauzula, że żadnych butów nie rozdajemy, że to jest tylko taka forma czy reklamy, czy czegokolwiek innego. I potem takie portale, na przykład takie fanpage, na przykład zbierają 10 tysięcy osób, które to lubią, są sprzedawane na portalach na portalach typu Allegro, eBay, czy jakichkolwiek innych takich właśnie portalach handlowych. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Zapraszam teraz Państwa na raport przygotowany przez Mateusza Borysa.